Ta trąbka, panie i panowie, mój brat mleczny Marek Dyjak, no bo jeżeli ktoś zaczynał te swoje artystyczne historie w Akademickim Centrum Kultury Chatka Żaka, no to to zostaje na lata. Marek Andrzejewski, Marek Dyjak, grupa Jasiu nie doczekał i moja skromna osoba. Panie i panowie, Tomasz Wranowski, Muzyczny Wtorek, a za chwilę już po dżinglu, więcej niż radio, jak mawia Krzysztof Skowroński. Danie główne dzisiejszego programu, czyli rozmowa z panem doktorem habilitowanym Przemysławem Czarnkiem. Wojtku? Radio Wnet, więcej niż radio. Doktor habilitowany nauk prawnych, pan Przemysław Czarnek, serca Lubelszczyzny, pod niebem Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No i cóż, tak spekulowaliśmy sobie, dzwoniąc do siebie spod nieba Zamojszczyzny, Roztocza, pod niebo Warszawy, że no chyba się zacznie, no i chyba zaczęło się. Zapytam o tę rozprawę pana profesora Roszkowskiego a propos hitu, czyli historia i teraźniejszość. No, gdzieś czuć było w powietrzu to, że może nastąpić tego typu chęć pokazania, że to, co działo się w Ministerstwie Edukacji, było albo nieprawomyślne pod kątem tych, którzy teraz przejmują ster rządów, no albo po prostu odwet i rewanżyzm. Pana ocena sytuacji, panie ministrze, panie doktorze? Ale proces przeciwko panu profesorowi Roszkowskiemu to nie jest proces przeciwko ministerstwu, bo przecież my nie pisaliśmy podręcznika i my podręcznika nie wydawaliśmy. Podręczników jest zresztą więcej. Sam proces, z tego co mam ogląd sytuacji, jest absurdalny całkowicie. Wytoczony przez ojca, zdaje się, swojej córki, która tam, no szkoda teraz wchodzić w te szczegóły, no, ale to o nim tam nie ma mowy w tym podręczniku. Natomiast jeszcze raz powtarzam, podręczników nie wydaje Ministerstwo Edukacji i Nauki, nie płaci za wydanie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Każdy może podręcznik napisać. Ministerstwo dopuszcza do użytku. Tylko tyle. My to wiemy, dlatego poprosiłem tylko o komentarz właśnie. Jeszcze raz go powtórzę. Czy jednak pan odczuwa to, że jednak już zaczyna i wraca to nowe, czyli chęć rewanżyzmu i pokazywania, kto tu jest lepszy, kto jest gorszy i w jakim kierunku te zmiany będą szły? Ale to nawet nie na procesie pana profesora Roszkowskiego to widać, tylko widać to na wydarzeniach wczorajszych w Sejmie. Myślę, że dzisiaj będzie nie mniej gorąco. No, rzeczywiście wygląda na to, że ta większość, która się ukształtowała w Sejmie, ma za nic 7 milionów 660 tysięcy wyborców i chce nam wybierać wicemarszałka Sejmu, chce nam wybierać wicemarszałka Senatu, zapominając, że myśmy na przykład 4 lata temu, sam głosowałem za powołanie na stanowisko wicemarszałka Sejmu pana Czarzastego czy pana Zgorzelskiego. Nie miałem z tym żadnych problemów, bo wiem, że każdy klub może wysłać do prezydium swojego przedstawiciela. Tu ten rewanżyzm czy zemsta jakaś, nie mająca nic wspólnego z polityką, jako troską o dobro wspólne, rzeczywiście widać, widoczna jest od wczorajszego dnia i należy się spodziewać kolejnych miesięcy tego rodzaju działań. Doktor habilitowany nauk prawnych, pan Przemysław Czarnek, Ministerstwo Edukacji. Zacytuję pewien tytuł, pan się pewnie uśmiechnie, panie ministrze, panie doktorze. Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczpospolitej. Rok pański 2006. Mija czas. Cóż, w dalszym ciągu pewne aspekty, pewne tezy, które pan zawarł w swojej pracy doktorskiej, wciąż są aktualne. Czy pan się nie obawia, że z pewnej strony już ta niegdyś niezłomna opozycja strzela sobie w kolano, chociażby niewybranie na fotel wicemarszałka właśnie byłej pani marszałek, pani Witek, i że to pokazuje to, że ta zasada państwa prawnego będzie jedną wielką fikcją pod rządami tych, którzy rzekomo zwyciężyli. No ale to tak jak niektórzy mówią, w sumowaniu podnoszenia ciężarów, no wszyscy, którzy są od miejsca drugiego do ósmego, no podniosą więcej od tego, który dźwignął i zdobył złoty medal. Ale czy jednak nie odjedzie nam tam właśnie złota zasada państwa prawnego i sprawiedliwości? Też w ujęciu tego, że jakby nie patrzeć, pan jest prawnikiem od Konstytucji, Katedra Prawa Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. No i cóż ci biedni wyborcy zagubieni mogą sobie teraz myśleć, patrząc chociażby na te urywki telewizyjne, czy z jednej, czy z drugiej telewizji wczoraj? Myśląc o państwie prawa. Nie, ale to, proszę państwa, to nie jest dla mnie żadna nowość. To, że tak się będzie działo, było absolutnie do przewidzenia. Trochę jest żalu w stosunku do kolegów z PSL-u, z którymi się umawialiśmy zresztą, a którzy współpracowali też z nami, z panią Elżbietą Witek, marszałek Sejmu poprzedniej kadencji, i zachowali się, jak zachowali. Ale generalnie żadnej niespodzianki tutaj nie ma, bo ci ludzie generalnie w całości, cała ta tak zwana totalna opozycja, dzisiaj staje się totalną demokracją. Jakkolwiek głupio to nie brzmi, to tak po prostu głupio
Kubio również wygląda. Totalna demokracja, czyli nie ma coś, co nie ma nic wspólnego z demokracją, coś, co nie ma nic wspólnego z praworządnością. Niepraworządne działania Unii Europejskiej, podsycane przez tych ludzi, polegające na wtrącaniu się do polskiego wymiaru sprawiedliwości zupełnie bez podstaw traktatowych, polegające na narzucaniu jako przepisów prawa obowiązującego orzeczeń z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, coś, co nie ma nic wspólnego z polską konstytucją, polegające na blokowaniu pieniędzy z KPO bez żadnych podstaw prawnych, to nie nowość. Do tego kłamliwe tezy stawiane w Brukseli przez dzisiejszych przedstawicieli totalnej demokracji, to jest coś, co towarzyszy nam przez ostatnie 8 lat. Dlatego to, co się stało wczoraj, nie jest żadną nowością i faktem jest i prawdą to, co pan redaktor powiedział w swoim pytaniu, że to z praworządnością, z państwem prawa nie ma nic wspólnego. Przypomnę raz jeszcze, myśmy kształtowali prezydium Sejmu 4 lata temu, mając pełnię władzy i ukształtowaliśmy to prezydium Sejmu w ten sposób, że połowa pochodziła z ugrupowań, które tworzą Zjednoczone Prawice, ale druga połowa prezydium pochodziła z klubów opozycyjnych, a zatem była równowaga w prezydium, a mogliśmy zrobić równie dobrze tak. Głosując, bo mieliśmy większość bezwzględną w Sejmie, żeby nikogo, ani pana Czarzastego, ani pana Zgorzelskiego nie dopuścić do prezydium, albo mówić, możecie mieć, ale nie tych. Tylko my jesteśmy demokratami, a oni są po prostu antydemokratami, którzy z demokracją i konstytucją, którą wycierają sobie twarz, nie mają nic wspólnego. Doktor habilitowany pan Przemysław Czarnek, Ministerstwo Edukacji. Uzyskał pan 121 686 głosów, jeden z najlepszych, wyśmienitych wyników. Raz jeszcze gratuluję, no ale cóż, ta nasza Lubelszczyzna, Zamojszczyzna jest bardziej konserwatywna. Natomiast zapytam jeszcze o te kwestie związane z PSL-em, bo wielu w panu widziało, panie ministrze, panie Przemysławie, tego, który może, jakby nie patrzeć, pogodzić konserwatystów z PiS-u z PSL-em, że te pozytywne wypowiedzi konstruktywne pana a propos polityki PSL-u miały coś przynieść, a może jeszcze przyniosą, czy sprawa jest zamknięta i jednak ta opozycja będzie niezłomna i żelazna. No nie chcę cytować pewnych memów, które akurat pojawiały się, kiedy pan opowiadał o PSL-u, czy panu Kosiniaku-Kamyszu, nazywanego niegdyś papierowym wielkim tygrysem, to a propos tych covidowych historii. No ale właśnie, no co z tym PSL-em? No przecież mają więcej po stronie tego, co nazywa się konserwatywnym widzeniem świata, czyli kwestie przymusowej imigracji, kwestie obronności kraju, no i kwestie edukacji, no i kwestie światopoglądowe. Więc co idzie nie tak, co jest przeszkodą, aby powiedzieć sobie tak wyborcze i konsumować te zdobycze wyborcze, o których niektórzy mówią. Zacytuję jeszcze felieton, bardzo dobry felieton pana Jerzego Domańskiego z tygodnika Przegląd. Rotacyjny marszałek, czyli rotacyjny podział łupów prawdopodobny. O, i jak do tego podejść? Najpierw te 121 686 głosów, 121 tysięcy. No właśnie, zobaczcie państwo, jak ta demokracja wygląda. Są takie systemy, wydaje się, bardziej demokratyczne, w których ugrupowanie zwycięskie zawsze musi współtworzyć rząd. To znaczy nie ma sytuacji, w której ugrupowanie zwycięskie jest w ogóle pozbawione możliwości działania w Sejmie. Tak to się dzieje dzisiaj. Nasz system to dopuszcza niestety, ale dopuszcza dlatego, że wydawało się, że w Polsce jest kultura prawnicza i demokratyczna na zdecydowanie wyższym poziomie. Ja uzyskałem 121 686 głosów. Pan Czarzasty ledwo dostał się do Sejmu z jedynki z lewicy. No i dzisiaj pan Czarzasty współtworzy rząd, prawda? Jest członkiem prezydium, a my jesteśmy tego pozbawieni. Pan Krzysztof Bosak z kolei dzisiaj, słyszałem rano, chce reprezentować nas wszystkich w prezydium Sejmu. No nie. 7 milionów 660 tysięcy głosów to są głosy oddane na Prawo i Sprawiedliwość, a nie na Konfederację. Z całym szacunkiem dla Konfederacji. W tym te 121 686 głosów zagłosowali za Przemysławem Czarnkiem, a nie za przedstawicielem Konfederacji, z całym szacunkiem dla kolegów z Konfederacji na Lubelszczyźnie. To jest demokracja, w której ludzie oddają głos na swoich kandydatów i chcą, żeby oni ich reprezentowali, a nie ktoś w zastępstwie. To tak tylko na marginesie. A co do Polskiego Stronnictwa Ludowego, proszę państwa, to jest demokracja. I w demokracji rozmawia się ze wszystkimi na tematy, które są niezwykle istotne dla Polski. I nic nie wyklucza tych rozmów w przyszłości. Ani tej bliższej, ani tej dalszej. Tego nie można w żaden sposób zamykać. I najgorsze nawet wydarzenia niedemokratyczne, jak te wczorajsze w Sejmie, na pewno nie mogą nas pozbawić możliwości rozmowy w przyszłości. Powtarzam, albo tej bliższej, albo przyszłej. Dlatego, że co? Czym się różnimy dzisiaj od poprzednich kadencji Sejmu w III Rzeczpospolitej? Dzisiaj stoimy u progu
końca niepodległości i suwerenności państwa polskiego i przyjdzie taki moment za jakiś czas, za miesięcy kilka, może za rok, może najdalej za dwa, w którym wszyscy, którzy są w Sejmie, będą musieli, ci, którzy mówili tak mi do pomóżu, a niepodległości i suwerenności, tezę, że tych, którzy odwołują się do tradycji suwerennościowych, niepodległościowych, do wartości chrześcijańskich, w tym Sejmie jest zdecydowanie więcej niż tych, którzy są przeciwko. Kiedy będziemy widzieć ten koniec niepodległości ze względu na wariactwo Unii Europejskiej, między innymi, ale też ze względu na zagrożenia zewnętrzne, również te wojenne, wtedy rzeczywiście odwołamy się do wszystkich tych, także z PSL-u, którzy rzeczywiście, jestem o tym przekonany, mają te tradycje suwerenności, niepodległościowe i chrześcijańskie w sercu swoim zaszyte. Pan doktor habilitowany Przemysław Czarnek, minister edukacji. Mandat społecznego zaufania bardziej niż mocny. 121 686 głosów, przypomnę, w tych wyborach. No naprawdę szacunek, bo to duży mandat zaufania. Z drugiej strony też chyba wielka odpowiedzialność i jak to będzie wyglądało w dalszym ciągu, tak jak to bywa? Każdy będzie mógł przyjść do posła Czarnka, porozmawiać o swoich kłopotach, a pan Czarnek będzie ich wysłuchiwał, jak to ma w zwyczaju? Czy coś się zmieni, pracując w opozycji? Jeżeli uda się utworzyć większość jeszcze w tym Sejmie, a na przykład pan premier Morawiecki mi będzie dalej powierzał tekę ministra edukacji i nauki, co też nie jest przecież przesądzone, no to pewnie dalej będę zajęty bardziej Warszawą, ale jeżeli skończę swoją misję w Ministerstwie Edukacji i Nauki, to ten mandat 121 686 głosów obliguje mnie z pełnym zaszczytem i honorem, ale obliguje mnie do tego, żeby być cały czas z ludźmi i w moim biurze poselskim, i w terenie, i w kampanii samorządowej, i we wszystkich sprawach, które dotyczą mieszkańców Lubelszczyzny, bo do tego zobowiązali mnie ci wszyscy, którzy w ilości blisko 19% wyborców w ogóle na Lubelszczyźnie zagłosowali za moją kandydaturą. To jeszcze o tych wyborczych historiach. Powiedział pan, że być może czas, aby coś zmienić, pomyśleć o tej ordynacji wyborczej, która jest kulawa. Niektórzy moi zachodni koledzy z Irlandii, politolodzy, mówią, że tak naprawdę te wielkie kraje zostawiały ordynację wyborczą z dątem dla krajów postkolonialnych, tak? Natomiast te alternatywne głosy przechodnie, czy jednomandatowe okręgi wyborcze, nie dla wszystkich. No to może przy okazji tej sytuacji, która wytworzyła się po 15 października, panie doktorze, panie ministrze, może czas pomyśleć o tym, że może zacząć czas się przyglądać tej naszej ordynacji Morzejowy, czyli 406 okręgów jednomandatowych i zwycięstwa. Tak jak w przypadku Lublina, Przemysław Czarnek, doktor habilitowany, od konstytucji bierze wszystko, a w innych okręgach tak samo. Co pan o tym sądzi? Ja jestem absolutnie zwolennikiem rozmów nad zmianami w ordynacji wyborczej, rzeczywiście pójścia w kierunku bardziej ordynacji mieszanej i też efektów tego działania tej ordynacji, bo ordynacja wyborcza jest po to, żeby wyłonić zawsze stabilne rządy w oparciu o wolę większości. Więc sytuacja, w której zwycięskie ugrupowanie, na które oddaje głos rekordowa liczba, pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia największego wyniku w tych wyborach. 7 milionów 660 tysięcy głosów to jest drugi największy wynik w historii jakiegokolwiek ugrupowania politycznego. I w tej sytuacji pozostawienie nawet bez możliwości oddelegowania swojego przedstawiciela do prezydium Sejmu jest rzeczywiście rzeczą, która z demokracją ma niewiele wspólnego, jeśli cokolwiek. Dlatego trzeba rzeczywiście myśleć nad zmianami ordynacji wyborczej, ale nie sądzę, żeby to był najlepszy moment teraz. To trzeba robić później, już na spokojnie. No bo właśnie, no bo teraz będziemy sobie rozmawiać o tych, ja to mówię wprost i bez ogródek, o tych wygłodniałych działaczach, no, że, którzy muszą coś dostać za tą rotacyjną, o której pisał redaktor Domański w tygodniku Przegląd. Rotacyjna konsumpcja dóbr powyborczych, więc panie ministrze, przede wszystkim wielkie podziękowanie. No jako roztoczanin za Mojszczak, za Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem imienia Jana i Piotra
Kazimiera Kochanowskich z siedzibą w Zamościu. No i cóż, tak pomyślałem sobie, trochę dworując, że ten instytut, mimo że taki oprotestowany w tej żeladze niezłomnej opozycji, on jednak przetrwa, no bo to jednak jakieś tam stanowiska i apanaże. Co pan o tym sądzi? Uśmiechnął się pan, panie ministrze, trochę, że... Stanowiska i apanaże to są to pieniądze dla badaczy, którzy będą się zajmowali badaniem nad renesansem i tymi sprawami. Ale ktoś będzie dyrektorem, ktoś będzie sekretarzem i tak dalej. Ja jestem w wielkim szoku, kiedy słyszę dziennikarzy i to wybitnych dziennikarzy, którzy podchodzą do mnie i pytają mnie na przykład, czy 10 milionów złotych na Instytut Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego to nie jest zabezpieczanie jakichś karier. Na litość boską, prezydenci Platformy Obywatelskiej tylko w zeszłym roku wydali ponad 1 miliard złotych na jakieś gejowskie stowarzyszenia. Sam prezydent Warszawy wydał 300 milionów złotych na jakieś stowarzyszenia gejów i fetyszystów, prawda, czy tam stowarzyszenia właścicieli sklepów dla gejów, fetyszystów, prawda, między innymi, na krytykę polityczną 5 700 000 i jakoś nikt o to nie pyta. Na Instytut Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego, który ma niezwykłe znaczenie, zwłaszcza teraz, kiedy od narodu wszyscy chcą nas odłączyć i mówią, że naród to już słowo niepopularne, na to wydanie 10 milionów złotych rocznie to jest za dużo. No miejmy jakieś proporcje. Miejmy również proporcje, jeśli chodzi o myślenie o tym, kto może co tworzyć. Otóż minister edukacji i nauki ma prawo utworzyć instytut. Ten instytut został utworzony w Zamościu obok Akademii Zamojskiej, dla wzmocnienia Akademii Zamojskiej, którą ten minister dzięki woli większości sejmowej w poprzedniej kadencji odnowił po wielu wiekach. Czy jest w tym coś złego, szanowni państwo? No ja to się cieszę, panie Przemysławie, panie ministrze. No dawny znajomy spod nieba Lublina, tych studenckich, zwariowanych trochę czasów, no bo przecież Zamość to była trzecia uczelnia, trzecia alma mater pierwszej i najjaśniejszej Rzeczpospolitej po Krakowie, po Wilnie. Padła północy, Jan Zamoński, który... I to jeszcze działająca przez blisko 2 wieki przecież. No my dzisiaj mówimy o uniwersytetach, które mają 100-150 lat, jak na przykład UW czy KUL, który jest trzeci co do wieku i ma dzisiaj 105 lat. Natomiast Akademia Zamojska działała przez prawie 2 wieki, przez 180 lat funkcjonowała i kształciła całe pokolenia Polaków i elit Polaków. Odnowienie jej było naszym obowiązkiem, zrobiliśmy to. Przy tej Akademii powstaje Instytut Badań nad Renesansem imienia Kochanowskiego. Wydaje się, że to są to rzeczy, które będą służyć Polsce bardzo dobrze i mam nadzieję, że nikt nie podniesie nigdy na to ręki. Będziemy się przyglądać, no zwłaszcza, że jeszcze tutaj panie ministrze powiem, no skąd Jan Kochanowski? No bo przecież gdyby nie trzeci ślub Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną, no to przecież nie byłoby premiery na miłość boską odprawy posłów greckich w 1578 no roku w tym teatrze, no który właśnie był. No plus jeszcze tacy wielcy, jak chociażby Szymon Szymonowicz czy Jan Herbst, wykładowca Akademii Zamojskiej. Natomiast jeszcze mówiąc o popularyzacji dziedzictwa kulturowego I Rzeczpospolitej, również zakres wspierania badań nad kulturą staropolską. I jeszcze może kilka słów na ten temat, bo też patrząc na działania Instytutu Maksymiliana Kolbego pod kątem tej językowości, bo jak pan wie, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że jest czymś bezsensownym robić kolejne domy kultury typu instytuty polonijne, czy to, no w Dublinie jeszcze nie ma, ale w Londynie, czy w wielu innych zakątkach, skoro tak naprawdę trzeba edukować i przedstawiać naszą historię, naszą narrację innostrańcom, czyli mieszkańcom, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, w ich języku poprzez publikacje naukowe i pokazywanie tego, co jest istotne. No i wydaje mi się, że w tym kierunku właśnie Instytut Maksymiliana Kolbego idzie. Jakie będą jego przyszłe historie po zmianie, a może, no nie wiem, no wszyscy oczekują ci konserwatyści, że może wydarzy się cud i jednak powoła rząd premier Mateusz Morawiecki. No ale tak synoptycznie przewidywując, czy jednak ta niezłomna, żelazna opozycja, która, jak pan powiedział, staje się mocną, totalną demokracją w polskim parlamencie, zaneguje te działania, czy jednak będzie je kontynuowała? Tak pospekulujmy, panie ministrze. Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda stanie w poprzek decyzjom, które miałyby likwidować takie rzeczy jak Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Niektóre kraje mają swój Instytut Cervantesa, niektóre Goethego, a my mamy Kolbego. I jego tylko trzeba rozwijać, żeby zwiększać finansowanie edukacji polonijnej, zwiększać, upowszechniać język polski wśród Polaków poza granicami kraju, bo to jest warunek podstawowy
podstawowy w ogóle myślenia o tym, że ci Polacy kiedyś do kraju wrócą albo dla kraju na zagranicą będą pracować. Po to on powstał, ma być rozwijany, będziemy go bronić, bo przynosi bardzo dobry rezultat. Doktor habilitowany Przemysław Czarnek, no to na koniec tej rozmowy trochę dziegciu, bo powiem szczerze, muszę pana o to zapytać, jako ziomala krajana z tej naszej wschodniej ściany lubelsko-zamojskiej, o to, czego w tej kampanii na ostatniej prostej zabrakło. Czy może tego pozytywnego przekazu, a może jednak upodobnienie się pod kątem przekazu do tego, co nazywało się atakowaniem wszystkiego i wszystkich, i że gdzieś te schematy walki wyborczej w mediach no stały się dość powszechnie podobne do siebie. Że może zabrakło tego pozytywnego przekazu, a może, nie wiem, pokazywania tych dobrych rzeczy, takich jak Instytut Badań nad Renesansem Barokiem. Czego zabrakło dla pana? Bo jednak no, wiele osób ma w sobie trochę żalu, że ta ostatnia prosta tej kampanii wyborczej nie była taka, jak mogliśmy się spodziewać, czyli pokazywanie tego, co było pozytywne a propos dobrej zmiany i drugiej kadencji. Taka pana refleksja, panie Przemku, panie ministrze. Jestem ostatnim, który by krytykował strategię Prawa i Sprawiedliwości, która doprowadziła do tego, jak powtarzam, drugiego w historii wyniku ugrupowań politycznych. Natomiast dzisiaj o tym sobie też tak myślałem, że stworzyliśmy znakomity program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z wieloma pomysłami na przyszłość i niewiele by z niego skorzystaliśmy w kampanii wyborczej. Nie bardzo go pokazywaliśmy. O ile było to zasadne w ogóle w toku całej kampanii wyborczej, o tyle wydaje się, że ten ostatni tydzień, bądź ostatnie 10 dni mogły być poświęcone bardziej temu przekazowi dotyczącemu naszych planów na przyszłość, pozytywnych planów na przyszłość. Ale czy to by przyniosło nam więcej mandatów? Jeśli to może 10, może 15, jeśli w ogóle. Jeśli w ogóle, bo uważam, że podstawowym czynnikiem, dla którego Prawo i Sprawiedliwość tym razem wygrywając nie zdobyło bezwzględnej większości, jest po prostu zwykłe zużycie władzy. Ludzie z jednej strony mówili, że jest im dobrze bądź nieźle i było ich 80% i ci sami ludzie mówili, że chcą jednak bardzo szybko zmian. Więc chcieli PiSu bez PiSu. Tak to się dzieje, władza się zużywa, a mimo to mamy najlepszy wynik wyborczy, chociaż no, dzisiaj, jak widać, będzie nam bardzo ciężko uzyskać wotum zaufania dla rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i pewnie władzę jeszcze w tym roku przejmie rząd Tuska sklecony, zobaczcie państwo, z kilkunastu partii. To będzie, jeśli do tego dojdzie, to rząd Tuska będzie rządem absolutnie nieprawdopodobnie rozproszonym, być może tak rozproszonym jak jeszcze rządy z lat 91-93. Czy to nie będzie chaotyczne dla Polski? Jestem o tym przekonany, że tak będzie, ale w demokracji tak jest. To wahadło tak chodzi. Z lewa do prawa, z lewa do prawa, z lewa do prawa. Oby się nigdy nie zatrzymało, bo to by oznaczało, że demokracja się zatrzymała. Teraz idzie w lewą stronę, za chwilkę wróci do prawej strony. My, naszym zadaniem podstawowym jest być gotowym w każdym dniu na przejęcie ponowne władzy, jeśli ją stracimy. I służenie Polsce, tak jak służyliśmy przez ostatnie 8 lat, a przecież efekty tej służby są widoczne choćby tutaj, wyglądając przez okno. Gdy pan słyszał jeszcze w trakcie kampanii, że Przemysław Czarnek byłby dobrym kandydatem na nowego, świeżego premiera, to co pan sobie myślał? No bo takie rzeczy chodziły publicznie. Czy to Warszawa, czy to Lublin, czy to inne zakątki Rzeczpospolitej. O. Nigdy nie było takiej dyskusji. Wokół tego byłam świetnych premierów i kandydatów na premierów. Natomiast to, że ktoś to dostrzegał pewnie jakąś pracę, którą ja osobiście również wykonałem i przez 3 lata ostatnie, i przez 4 lata bycia wojewodą lubelskim. A niektórzy może straszyli mną. Taka jest demokracja. Przemysław Czarnek, panie i panowie, doktor habilitowany nauk prawnych, minister edukacji. No i cóż, zaczęliśmy muzycznie z Markiem Dyjakiem, no to teraz może Igor Jaszczuk, też dobrze znany panu ministrowi z tych dawnych czasów, bo pan minister pojawiał się w różnych częściach Lublina, na różnych ciekawych historiach i nawet Igor to Jaszczuk zapamiętał, więc w związku z tym dziękując za rozmowę, śpiewak literak, tak trochę Igor Jaszczuk by śpiewa, a ja czekam na ten nasz pojedynek muzyczny, na muzykę. Już tak się umawiamy, że miennym dyszlam i myślę, że w końcu czas to w którąś sobotę zrobić, panie ministrze, panie Przemku, co pan na to? Tak zrobimy. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Przemysław Czarnek, minister edukacji, doktor habilitowany nauk prawnych, moim państwa gościem. No i z dedykacją Igor Jaszczuk, śpiewak, literat. Kłaniam się nisko, panie ministrze, a muzyczny wtorek wciąż.